Witam serdecznie. Krótki update odnośnie Zenbloków. Trudność nam spadła do 42 tysięcy, tak jak przewidywałem w ostatnim filmie. Większość górników wyłączyła sprzęt i nadal moim zdaniem jest opłacalne, żeby sobie tutaj kopać. Nawet hash rate jest ponad dwa razy większy niż był przed halvingiem, także kto jeszcze ma ochotę, może sobie włączyć koparki i kopać. A jak kopiemy, dużo osób pisało, że ten szablon tutaj z mojego filmu ze stycznia, tak, czyli 9 miesięcy temu, nie działa, ale ja Wam zaraz udowodnię, że wszystko działa tak jak działało. Potrzebujemy Vast AI, kto jeszcze nie wie, rejestrujemy się na swojego maila, przechodzimy do zakładki Billings, dodajemy sobie nasze dolary, ja polecam Mastercard czy tam Visa, żeby sobie kartę swoją dodać, polecam również Revolut albo Zen. Ja na przykład sobie robię tak, że na Zenie sobie blikiem doładowuję, potem sobie tutaj wpisuję ile dolarów chcę, to mi po fajnym kursie przewalutowuje i po prostu mam dolary już na moim Vast AI. Potem przechodzimy w zakładkę Search, czyli szukamy naszych koparek. Ja tutaj preferuję RTX za 2000, RTX za 4000 albo RTX 3060, tak? Tutaj włączamy sobie Unverified Machines. Również możemy się pobawić w zakładkę tą pierwszą, czyli w bidowanie, wynajem, tak? Sobie z bidowaniem, czyli możemy sobie tutaj wynająć naszą koparkę po bardzo, bardzo taniej cenie i następnie może ktoś nas przebić, tak? Może ktoś nas przebić i wtedy ta koparka już przestanie działać. Ale czasami udaje się tak, że ta koparka nawet kilka dni sobie chodzi, tak, i zbiera nam te bloki cały czas. Ja na przykład sobie tutaj ustawię, to wszystko wyłączę i wezmę sobie A2000 RTX. Wezmę sobie to zwykłe, ten zwykły tryb i na przykład mamy tutaj RTX-a 2000 po 11,6 centów, tak, na godzinę. Wziąłem sobie tą koparkę, przechodzę do zakładki Instances. A, jeszcze jedno, pokażę Wam, że ten szablon działa cały czas, tak, czyli to sobie usunę tą koparkę. Wejdę sobie dalej w Search i tutaj skopiujemy sobie ten adres linku i po uruchomieniu, tak, tutaj po doładowaniu sobie dolarów, kopiujemy sobie nasz adres linku. To jest link do szablonu. To już okno sobie zamknę i pokażę Wam się template ZenBlocks Universal Miner Image Smith 1237 Zen GPU Miner dwukropek VAST, tak? Teraz przechodzimy do naszego MetaMaska. Pamiętajmy, że musimy skopiować adres bezpośrednio z MetaMaska, ponieważ jak sobie kopiujemy z jakiegoś notatnika, to niekoniecznie może działać, tak? Ja już to próbowałem, więc Wam tutaj już mówię też po moich metodach prób i błędów. Tutaj przechodzimy sobie w przycisk Edit, tak? I mamy tutaj adres. To nie jest nasz adres. Musimy tutaj skopiować ten z MetaMaska i podmienić, tak, na nasz. I to wszystko w zasadzie. Zapisujemy sobie ten szablon. I teraz przechodzimy sobie do szukania naszych koparek. Ja tutaj mam ustawiony RTX 2000. Włączę sobie opcję Unverified Machines, czyli również niezweryfikowane koparki. Wezmę sobie tą RTX 2000. OK, przechodzimy do zakładki Instances, ona się teraz będzie włączać nam, Creating, widzimy status, tutaj mam również te A2000, one się kopią cały czas, one kopią cały czas ZenBloki, tak, one są uruchomione, po czym tutaj możemy rozpoznać, że nasz procesor oraz karta graficzna tutaj pracuje, tak, na pełnych obrotach. GPU to jest karta graficzna, CPU to jest procesor. Również możemy tutaj zajrzeć sobie do naszej już koparki, którą przed chwilą uruchomiliśmy. Dajemy sobie tą strzałeczkę w dół, widzimy, że adres się zgadza, tak? Czyli ten podmieniony adres w tym szablonie się zgadza i zaraz zobaczymy, czy będzie nam kopać, czy ten szablon działa, czy nie, bo dużo osób mówiło, że nie działa. Ja tutaj stosuję cały czas ten sam schemat, tak? Od w zasadzie prawie roku, tak? Także cały czas on działa. OK, tutaj widzimy, że procesor zaczął pracować. Średnio zajmuje nam to 3-4 minuty, żeby sobie zobaczyć, czy ta koparka działa, czy nie. Jak sprawdzić, ile ona kopie aktualnie?
Możemy przejść sobie tutaj, klikając w ten adres IP i ten port ostatni możemy sobie skopiować do przeglądarki. Otworzy nam się taki dashboard i widzimy, że ta koparka RTX A2000 kopie aktualnie 9152 hash rate'ów, trudność sieci jest 42000, tu jest nasz adres. I wykopało już mi na przestrzeni 23 minut jeden blok normalny, tak? Tu jest super blok, tu jest blok normalny i tu jest XUnit, tak? Czyli ten token będzie, jak zgadujemy, tak? Już były takie przewidywania, że będzie on służył jako token DEX-u, tak? Czyli giełdy zdecentralizowanej na sieci X1, ale zobaczymy, jeszcze to nie jest w 100% potwierdzone, tak? Okej. Okay. Także tutaj możemy zobaczyć również inne koparki, na przykład tą RTX A2000. Również możemy sobie ten port skopiować. Tu powinno być około 20 000 haszy na sekundę. 18200, dwa bloki już wykopane. I tutaj ta koparka również pracuje, tak? I widzimy, że ta koparka również zaczęła pracować po 2 minutach i 30 sekundach. Również możemy sobie wejść w port. I również widzimy, że jest hash rate 10 000. Adres jest podłączony dobry z tego szablonu, tak? Także cały czas to wszystko działa bez żadnych zmian. Możemy sobie tak po prostu kopać nasze Zen bloki. Jeszcze co Wam tutaj polecam, to dodanie sobie do MetaMaska tych Zen bloków, żeby sobie fajnie, gdzie to było, już nie pamiętam, kiedyś była taka strona, ale nie wiem, czy to nadal zobowiązuje. Tutaj, gdzie jest ten Zen Blocks? Ja tutaj mam go już dodane, ale nie wiem, gdzie się to dodaje. Momencik, zaraz tutaj zobaczę. Chyba w dokumentach. Ad Network, tak. Ad Network, mamy Zen Blocks. Możemy sobie dodać to w MetaMasku, tak? Czyli odpalamy MetaMaska. Wchodzimy tutaj w sieci, dodaj sieć. I z tej strony z dokumentów docs.zenblocks.io kopiujemy sobie te dane, tak? Czyli network name Zenblocks, add a network manually i tutaj sobie wszystko kopiujemy. Zenblocks, adres RPC URL. Ja tu już mam, że this URL is currently used by the Zenblocks network, czyli ja już używam tej sieci. Identyfikator łańcucha Chain ID, tak? I symbol XNN. To wszystko kopiujemy sobie i teraz klikamy zapisz, i ta sieć nam się automatycznie doda. Ja już tutaj ją mam dodane i te bloki będą nam wpadać na ten adres, który sobie tam dodaliśmy w tym szablonie, tak? Czyli tutaj sobie wybieramy już sieć Zenblocks. OK. Klikamy tokens. I tutaj widzimy, że nam to na bieżąco jest dodawane, tak? Jakiś blok wpadnie, to już tutaj nam aktualnie w czasie rzeczywistym się wszystko dodaje, tak? Także tak to działa. Fajnie działa, także wszystko jest tutaj zautomatyzowane. Nic tylko kopać, tak? Zobaczymy, czy już nam coś wpadło. Myślę, że po takim krótkim czasie nam żaden blok jeszcze nie wpadł, ale zobaczymy. Cały czas kopię, tak? Widzimy, hash rate jest na bieżąco tutaj. W czasie rzeczywistym, tak? 10 210. Także wszystko działa, można cały czas kopać. Prosta sprawa, bez żadnych komend, nic nie musimy robić, tylko po prostu ustawiamy ten szablon, wpisujemy nasz adres, wybieramy sobie koparkę. Wcześniej oczywiście ładujemy sobie nasze dolary z karty kredytowej, najlepiej Zen albo Revolut, i wybieramy koparkę, wynajmujemy, patrzymy, czy śmiga ten hash rate, patrzymy, czy nasz adres tu jest zgodny z tym, który wpisaliśmy, tak? Pamiętajmy, że trzeba go skopiować bezpośrednio z MetaMaska, bo czasami on nie działa i wtedy możemy kopać komuś innemu te Zen bloki, tak? Tu musi być nasz adres, tak?
i wtedy wszystko się uruchamia. Tu musi być na fullu, tak? Procesor i karta, tiflopsy i wszystko działa, tak? Także tyle ode mnie. Taka aktualizacja, jakby ktoś nie wiedział jeszcze jak kopać. Kilka osób właśnie mnie pytało, że ten nasz szablon nie działa, że co tutaj jest grane, jak teraz kopać. Macie prostą instrukcję, nic nie musicie wpisywać żadnych komend, nie musicie się bawić w nic, tak, żadne programowanie, tylko odpalacie i wszystko śmiga, tak? Także pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.